Witam Państwa w kolejnym programie Joino się pytą. Zapewne zdziwieni jesteście brzmieniem takim azjatyckim, jak zapowiadał ten program, ale to ma swoje uzasadnienie. Dzisiaj naszym gościem jest pan, a w zasadzie mogę powiedzieć, synek ze Zobrzu. Zao shan hao. Zao shan hao. Huai ni men zai Zabrze dian shi. Pozdrawiam wszystkich Zabrzan i telewizję Zabrze. Dawno się nie widzieliśmy. Tak, hao jiu bu jian. Dawno się nie widzieliśmy. No to już ile? To już 11 lat prawie, tak? No ja w 2010 wyleciałem do Chin, do Pekinu. To przejdziemy do tego, bo aha, już żeś tak troszeczkę zdradził telewidzom. Ty, Andrzej, jesteś Zabrzaninem. Tak, ja jestem Zabrzaninem. Jak powiem, chyba od kilku pokoleń, ale tu uczyłem się w szkole podstawowej numer 14 na ulicy Gdańskiej. No wtedy w zasadzie to osiedle Marii Curie-Skłodowskiej, no to było nowe osiedle. Tutaj wszystkie osiedla Hermisza Curie-Skłodowskiej chodziły do jednej szkoły, do 14. Ja i mój brat tam chodziliśmy. No i później już uczyłem się na Piłsudskiego w drugim liceum, w klasie biologiczno-chemicznej, bo początkowo myślałem, że pójdę na medycynę, a skończyło się zupełnie na miłości do literatury, do języka polskiego i wyborze studiów właśnie literaturoznawczych, językoznawczych w Krakowie, czyli studiowałem polonistykę jako najpierw studia kierunkowe, a potem z taką specjalność przez 2 lata nauczanie polskiego jako obcego, bo to też było dla mnie bardzo ważne, żeby móc szerzyć język polski w świecie. A żeby móc szerzyć język polski w świecie, no to musiałem zrobić dodatkowe studia, właśnie nauczanie języka polskiego jako obcego. A jak to się stało, że się znalazł akurat w Pekinie? To jest takie marzenie? Wiesz co, Pekin i w ogóle Chiny po olimpiadzie w 2008 roku pokazały się w ogóle światu z tak fenomenalnej strony i ja pamiętam, kiedy była właśnie taka piosenka Beijing Huai Ni Men, Pekin wita was, i w roku 2008 to była piosenka olimpijska. Zachwycił mnie po prostu takim połączeniem tradycji z nowoczesnością, ale wtedy to tylko oglądałem to w telewizji, czy widziałem po prostu w internecie. I w 2010 roku zwolniła się posada wykładowcy języka polskiego na najstarszej polonistyce w Pekinie. To jest polonistyka, która trwa od 1954 roku nieprzerwanie, czyli już ma ponad 65-letnią tradycję, tak licząc teraz na gorąco, tak? I zwolniła się ta posada i rozpisano konkurs na nowego wykładowcę. No i kiedyś prowadziłem zajęcia w Krakowie, tak pamiętam, to był marzec 2010 i taki wybitny profesor w tej dziedzinie właśnie nauczania języka polskiego, pan profesor Władysław Miodunka, zapukał do mojej sali i powiedział: panie Andrzeju, proszę się przygotować na konkurs, na wyjazd właśnie do Pekinu, ale ma pan tylko 24 godziny na zastanowienie. Ile? 24 godziny, żeby się zdecydować, czy chce składać papiery. I tak zrobiłem. W ciągu doby podjąłem decyzję i złożyłem papiery. I najpierw dostałem się przez właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a teraz jestem stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czyli innego, nowego programu, który działa w Polsce bodaj od 4 lat. Jak tam wymawiają twoje imię? Że ja mam... się zwracają do ciebie? Ja mam swoje chińskie imię. To najczęściej jest kombinacja taka fonetyczna, ale w moim przypadku to też ładnie brzmi. Ono brzmi Luandzie, gdzie An znaczy pokój, niosący pokój, równowagę, harmonię, tak? Czyli osoba, która niesie ze sobą spokój, harmonię i ład. To tak ładnie mnie nazwano. No i w zasadzie funkcjonuje na co dzień jako Luandzie, Laoshi, czyli mistrz, nauczyciel.
No, to trzeba było się zapracować chyba na takie imię, co? No myślę, że tak, ale czyli z drugiej strony to studenci chińscy bardzo szanują zawód nauczyciela i etykę tego zawodu. I właśnie nawet w tym chińskim słowie, tym rzeczowniku laoshi, słyszymy mistrzu, nauczycielu. To jest bardzo, bardzo duży szacunek, tak? Chińskich studentów na co dzień. To zupełnie inny kontekst niż w Europie. A tak, czym tak się różni tak uczelnia taką pekińską od naszej? Bo masz doświadczenie i z naszej, tu żeś wykładał i wykładasz w Pekinie, nie? Tak. No. Wieloma rzeczami, dlatego że na przykład chińscy studenci poświęcają całe swoje życie de facto na naukę. Mieszkają w takim miasto w mieście, bo ich kampusy uniwersyteckie to jest właśnie ich drugie życie. Oni poza ten kampus nie wychodzą. Tam się zawiązują bardzo bliskie relacje. Nie ma czegoś takiego, że ktoś wynajmuje mieszkania na zewnątrz, tak jak na przykład w Polsce. Tak? Czyli takie akademiki. Akademiki, cały ten kampus, to wszyscy żyjemy po prostu w jednym miejscu i tworzymy taką wspólną rodzinę, bo dlatego, że nauczyciel w Chinach to jest też osoba, która zastępuje poniekąd rodziców, starszego brata, starszą siostrę, pomaga w wielu sprawach. Czyli Chińczycy lubią bardzo żyć w takiej harmonijnej wspólnocie, prawda? I to jest ta różnica. No, a poza tym jest to, że jeżeli uczyłem obcokrajowców, powiedzmy w Polsce, w Krakowie, no to wiele narodów południowych Europy przychodziło na zajęciach bezpośrednio po jakiejś imprezie, bądź spóźniali się, a Chińczycy nigdy. Zawsze są przed czasem w sali, zawsze powtarzają wszystkie kwestie gramatyczne, słownictwo, uczą się na głos, memoryzują, zapamiętują to wszystko i tak to wygląda w przypadku Chin. Słuchaj, to jak są tacy pilni, zdolni, nauczył żeś ich coś po śląsku? Najpierw ciągle, no chętniej ich nauczę, oni też mieli okazję zwiedzać Śląsk, dlatego że część studentów przebywała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, mieszkali w dzielnicy Ligota i tam przez rok pewnie obcowali z językiem śląskim. Dla nich właśnie to jest niezrozumiałe, tak? Tak jak w Chinach na przykład mamy 55 mniejszości narodowych, to w zasadzie jest 55 języków, dialektów, bo w zależności od klasyfikacji, może raczej dialektu, no to oni się też między sobą nie rozumieją. Czyli jest taka sytuacja, że ktoś na przykład w Pekinie jeden z drugim rozmawia przez telefon i nie rozumiesz, o czym oni rozmawiają. Na przykład jak rozmawiałem z rodzicami swoim, tym dialektem rodzimym, tak? I to jest, też dla nich było to w Polsce, jak słyszeli, byli na przykład na Kaszubach i słyszeli kaszubski, nie rozumieli. Najlepszym chyba nauczycielką jest praktyka. Jak przyjeżdżają, to się tutaj nauczą po prostu. Ja ich uczę polskiego literackiego. Słuchaj, Andrzej, a co tak porabiasz poza uczelnią, no bo chyba non-stop tam nie siedzisz, non-stop nie uczysz, nie? No na pewno poza uczelnią mam wiele takich zainteresowań związanych z podróżowaniem. Dużo podróżowałem już po całej w zasadzie Azji Południowo-Wschodniej, od takich krajów jak Mianma, Laos, Kambodża, Wietnam oczywiście, Indonezja, Malezja i tak dalej. No i po całych Chinach, bo ja już mieszkam tak długo, od 2010 roku w zasadzie, czyli 11 lat i udało mi się zwiedzić prawie całe Chiny. Tak? No to teraz te ostatnie 2 lata były trudniejsze, no bo ze względu na rzeczywistość, która nas otacza, to nie podróżowałem. Natomiast udało mi się przylecieć do Polski i do Zabrza, z czego jestem bardzo zadowolony. Jednocześnie obok tej mojej pracy związanej z uczelnią pracuję jestem kierownikiem szkoły polskiej przy ambasadzie. To są szkoły, które są zarządzane przez Warszawę de facto, przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, ale po prostu każda placówka dyplomatyczna może mieć, przy takiej placówce może powstać szkoła. No i tak jest w przypadku szkoły polskiej w Pekinie. Ona nie jest duża, bo w zasadzie mamy 26 uczniów, Polaków z polskich rodzin, ale też z rodzin mieszanych, polsko-chińskich, czyli uczą się języka polskiego równolegle do chińskiego na przykład, prawda? Albo język polski jest tutaj językiem drugim. A iloma językami tak władasz?
Ja? No kilkoma europejskimi, no i jednym tym azjatyckim, tak? Czyli należącym do rodziny sino-tybetańskiej, czyli językiem tonicznym, bo to jest ważne, że w języku chińskim są te cztery tony, które różnicują znaczenie. I ta wymowa jest bardzo ważna. Kreska, ten ptaszek, tak, ten ptaszek do góry, tak. To w zależności od tonu, jak to się wymówi, bo barwa słowa może być taka sama, ale znaczenie może być różne, w zależności czy powiemy z tonem wznoszącym się, czy opadającym, czy właśnie takim pogłębionym. To zupełnie może znaczyć coś innego. Czyli w zależności od tego, czy w restauracji zamówimy cukier albo zupę, bo na przykład powiedzmy w pierwszym tonie słowo tang to jest zupa, ale na przykład już powiedzmy tang to już jest cukier, czyli a tang to jest kłaście, a tang gorący. Ojej. Także to jest język toniczny, to jest jeden z najtrudniejszych języków. Faktycznie no, pomocne dla mnie było to, że ja tam jestem na miejscu, tak? Że obcuję, że mieszkam w chińskiej dzielnicy. Nie mieszkam w dzielnicy ambasadzkiej, gdzie być może tego chińskiego się nie używa tak często jak innych języków. Powiedzmy, tam angielski dominuje, natomiast tutaj u mojej dzielnicy chiński, dlatego mówię po chińsku. Słuchaj, jak żeś tam wjechał, to już po chińsku gadał? Nie. Tam dopiero na miejscu, tak. Ale to początki były bardzo trudne, ale właśnie miałem taką praktykę życiową, bardzo fajną nauczycielkę, która przychodziła do mnie, Chinkę mówiącą po polsku. Zresztą teraz pracuję jako polonistka w Szanghaju i ona dawała mi lekcje dwa razy w tygodniu, takie indywidualne, ale to było takie bardzo zadaniowe. Ja mówiłem, no słuchaj, ja muszę załatwić sobie kartę w banku i nie chcę się uczyć od podstaw jakiegoś pisania czy stawienia kresek, tylko ja muszę załatwić sprawę. Faktycznie uczyła mnie w taki sposób, taką metodą, że ja musiałam wykonywać różne zadania, czy to w restauracji, czy to w banku i to naprawdę zdało egzamin. To była najlepsza metoda. Dlatego tam się nauczyłem. No, a później już samo to przychodzi, już każdą cegiełkę tych słów sobie dokładasz, masz przyjaciół chińskich, z nimi się spotykasz, czy nawet idziesz na chińskie piwo, bardzo smaczne zresztą pekińskie piwo Yanjin, siadasz i rozmawiasz nagle po chińsku i nie zastanawiasz się nad gramatyką, tylko jedziesz. No a jak na przykład z rzeźbą w Laosie, w Wietnamie, to tam jakże się porozumiesz? Nie, no to tam po angielsku, tak? No to już wtedy takie kraje, no w tych resortach, czy nawet podczas podróży z tą ludnością autochtoniczną, to po angielsku, no albo na migi, bo nie zawsze, no ale powiedzmy, Birmańczycy mówią dobrze po angielsku, no to ze względu na to, że to jednak były dawne kolonie, prawda, brytyjskie, ale po angielsku, tak. Tam już po angielsku, czy w Japonii, w Korei, no to już to są już języki odległe od chińskiego. Andrzej, powiedz nam mi też, jakżeś stąd wyjeżdżał, tu takie fajne śląskie jedzenie, kloski, rolady, nie? Kotlet, wszystko, karminadle. No i tam żeś przyjechał i co? No tam przyjechałem, no pierwszą ważną rzeczą było przestawienie się na pałeczki, tak? Czyli musiałem rozruszać tak rękę, żeby umiejętnie się posługiwać, żeby mi po prostu to nie spadało, żebym w ogóle mógł cokolwiek zjeść, bo nie było sztućców w restauracji. Także to było pierwsze wielkie wyzwanie. Natomiast tam w zasadzie jest taka idea, że jednak to jedzenie, które trafia na stół, to nie jest talerz, który jest przypisany do osoby, tylko to trafia w tych wszystkich miskach i wszyscy uczestniczą w tym rytuale jedzenia, tak? Czyli jemy z jednej miski, nakładamy sobie na mały talerzyk, tak? To nie są potrawy robione pod jedną osobę, czyli tak jak mówisz na przykład, że jest rolada, modra kapusta i kluski i mamy to na talerzu i dziękuję, zjadam i odstawiam odpowiednią sztućce i na przykład kelner w restauracji wie, że już skończyłem, tam nie. Tam po prostu jesz, uczestnicząc właśnie w takim wspólnym rytuale, na przykład bardzo lubię chiński kociołek, to jest, on może być w różnych wersjach, ale najczęściej, jeżeli znamy na przykład filozofię taoistyczną, to jest ten symbol yin i yang
I właśnie ten kociołek jest tak zbudowany, że część jest ostra, bardzo ostra, z dużą ilością papryczek chili, a druga część jest łagodna. No i w jednym naczyniu. W jednym naczyniu, bo właśnie to, jak ten symbol yin i yang z taoizmu przypomina ten kociołek. To jest takie właśnie bardzo ładne, płynne przejście pomiędzy... Tak, w jednym naczyniu to się gotuje. Kelnerzy przynoszą całą taką ogromną deskę mięs i to są pocięte w takie paski od baraniny przez wołowinę do owoców morza. Bardzo dużo warzyw, grzybów i tak dalej. No i to się wspólnie gotuje. I taki rytuał gotowania tego chińskiego kociołka, czyli huoguo po chińsku, trwa najczęściej 3-4 godziny. I bardzo wolno wszyscy gotują. Później się wyciąga z tych bulionów, w zależności czy lubisz bardzo ostre. Ja na przykład uwielbiam ostre jedzenie. Się przyzwyczaiłem do ostrego i dla mnie, już nawet jak przyjeżdżam do Polski, to jedzenie momentami jest trochę jałowe pod względem przypraw. Dlatego, że moje podniebienie się na pewno zmieniło po tylu latach. I oczywiście z wielkim sentymentem zawsze, jak przyjeżdżam do Polski, proszę mamę, żeby gotowała wyłącznie polskie dania. Żadnych właśnie kuchni fużyn czy jakiejś kuchni azjatyckiej, bo ja nie chcę, bo ja mam to na co dzień. Więc tutaj chcę mieć jakąś odmianę. Także mama oczywiście gotuje mi po polsku i prawdę mówiąc tęsknię za tym polskim jedzeniem. A co tam jest takiego, takie najsmaczniejsze? Jest wiele dań, które są smaczne. Na przykład ja bardzo lubię owoce morza w różnej postaci, od kalmarów przez krewetki do jakichś krabów. Tego jest tam bardzo dużo i to wszystko faktycznie może być fajnie skomponowane. Ale co jest najsmaczniejsze? No nie, dla mnie najsmaczniejszą potrawą jest zupa suan la tang, czyli zupa kwaśno-ostra, którą uwielbiam. I suan ca yi, czyli ryba robiona właśnie też na kwaśno. Bardzo, bardzo smaczna ryba w takim specjalnym sosie ze specjalną kwaśną kapustą. No i oczywiście kaczka po pekińsku, nie? To jest danie, bym powiedział, takie, którym się Pekińczycy szczycą. Beijing haoya, czyli kaczka po pekińsku. Ona jest specjalnie opalana drewnem wiśniowym w piecu, wędzona, podawana, chrupiąca skórka jest oddzielana, ją się je z cukrem na słodko, skórkę kaczki, natomiast mięso zawija się w specjalnie przygotowane takie ryżowe płatki i też jest cały rytuał, jak się je tą kaczkę po pekińsku. To jest na pewno specjał kuchni pekińskiej. No ja mieszkam w Pekinie, chociaż zwiedziłem całe Chiny, no południe jest zupełnie inne pod względem smaku. To jest jednak ta różnica kulturowa. Na rzece Yangtze mamy granicę między północą a południem. Północ jest bardziej mączna, bardziej właśnie tam są pierogi, jakieś takie, powiedziałbym, pączki, jakieś buchty, które u nas też występują, czy też są obecne w naszej kuchni, natomiast południe jest bardziej ryżowe i bardziej łagodniejsze, bardziej słodkie, tak? To widać, to tak jakby były w jednym kraju istniało wiele wewnętrznych, małych regionów z własną, autonomiczną kulturą kulinarną. A jak to tak wygląda w takiej restauracji, powiedzmy, cenowo? Nie, Chińczycy... W dobrej restauracji. Tak, no. Ale Chińczycy ogólnie stołują się na zewnątrz. Bardzo rzadko Chinki gotują, czy mężczyźni, czy to kobiety, Chińczycy gotują w domu. Raczej już rodziny, które powiedzmy są na emeryturze, to wtedy gotują w domu, ale większość na przykład młodych ludzi, pokolenie 40-latków, wszyscy jadamy na zewnątrz, dlatego że to cenowo jest bardzo przystępne. I to nie są, jak dla Chińczyka jest ważne jedzenie i zawsze to też powtarzam na przykład polskim delegacjom, bo tutaj na przykład jeżeli Chińczycy przylatują do Polski, to oni między 12 a 14 muszą mieć ten lunch, dlatego że oni mają już to wpisane w swój rytuał, inaczej się nie skupią na rozmowie, na negocjacjach, także to jest też istotne. 12 jest dzwonek, wszyscy z uczelni wychodzimy, koniecznie trzeba zjeść lunch. No po prostu nie ma takiej możliwości. Wszyscy wychodzą z biur między 12 a 14, to są te dwie godziny, kiedy trzeba zjeść posiłek, trzeba być najedzonym, żeby dalej móc pracować, tak? I nie ma obiadu właśnie
tak jak studenci się dziwią, że w Polsce my mówimy 15, obiad 16, jak nawet uczę, jak uczą podręczniki, tak, że Polacy jedzą obiad o 15, 16. Nie ma czegoś takiego, oni muszą zjeść o 12, chociażby się świat walił, nie wiadomo, co by się działo na zewnątrz. 12 to jest ta święta pora, w której Chińczyk musi zjeść lunch i nie ma innej opcji. Słuchaj, tu jak my przechodzili na tym osiedlu Kopernika, powiedziałeś tak, że tu taki spokój jest, a tam ponoć nie. Nie no, powiedziałem właśnie, że tutaj jest tak wciąż mało ludzi, to mnie bardzo dziwi, no bo jednak Pekin to jest miasto, jeżeli byśmy powiedzieli o takich danych oficjalnych, to ponad 20 milionów mieszkańców, tak? No to możemy sobie wyobrazić, że populacja Pekinu i Szanghaju to jest cała populacja Polski. Dwóch chińskich miast, dwóch chińskich metropolii. Jeżeli chodzi o, mówisz o tym spokoju, no faktycznie tutaj ten spokój można czuć na każdym kroku, tam też. Ale musisz wtedy wyjechać poza metropolię, w góry. Chińczyków jest bardzo dużo, więc nie ma takiej możliwości, żeby się gdzieś schronić do jakiejś samotni, żeby trochę pomyśleć. No chyba, że o poranku, wczesnym rankiem w parku, to są takie miejsca, wtedy faktycznie oglądając Chińczyków ćwiczących tai chi, można się wyciszyć, można złapać oddech i mieć tą dobrą, pozytywną energię na cały dzień ciężkiej pracy. A Ameryci? Emeryci również wykorzystują swój czas na zewnątrz, głównie właśnie tańczą. Emeryci tańczą? Tak, tańczą na rynkach, na placach, śpiewają, tańczą, grają w szachy, grają w mahjonga oczywiście. Mężczyźni głównie grają w mahjonga, bo dla nich ten mahjong to też jest rodzaj intelektualnej rozrywki. Tak jak my rozwiązujemy krzyżówki, Chińczyk nigdy nie rozwiąże krzyżówki, bo nie ma czegoś takiego jak krzyżówka. On rozumie, czym jest krzyżówka, tylko on tak nie ćwiczy mózgu. On mózg ćwiczy właśnie przez gry zespołowe typu właśnie mahjong. Chciałby się odnieść do tej ambasady, to paru ciekawych ludzi chyba żeś poznał, nie? No, takich, wiesz... Ze świata? Jak najbardziej, no bo było wiele takich spotkań i okazji, oficjalnych spotkań z czołowymi polskimi politykami, artystami, pisarzami. W zasadzie w każdej dziedzinie poznałem bardzo wielu ciekawych ludzi i uczestniczyłem właśnie w takich ważnych wydarzeniach też. No, ambasadzki. A tak jeszcze tak osobiste. Chciałbyś tam zostać na stałe? Albo planujesz? Znaczy, teraz sytuacja wygląda tak, że ciężko jest w ogóle w życiu cokolwiek planować, bo żyjemy w takim nowym świecie, który trzeba po prostu sobie poukładać najpierw te klocki, żeby wiedzieć, co dalej. Natomiast moja najbliższa przyszłość chyba się przedstawia, jest zanurzona w kinach i tam zostanę póki co, w najbliższym czasie. A co dalej? To tak jak mówię, no przed 2010 też nigdy nie planowałem pobytu w Pekinie i znajomości chińskiego. I to przyszło od tak, jakoś nie wiem, czy jakieś siły, czy nie wiadomo, co nade mną czuwa, że mnie gdzieś kieruje w różne ciekawe miejsca i myślę, że może tym razem będzie podobnie, albo po prostu zachowam ten spokój i chińską równowagę w Chinach, zostając w Chinach. Oczywiście no, tęsknię bardzo za mamą i tutaj to czasem jest silniejsze, czyli pewne rzeczy ja musiałem teraz przylecieć i chciałem, żeby właśnie i spotkać się z mamą przede wszystkim, ale też z przyjaciółmi, bo wciąż jeszcze mam tutaj przyjaciół, tak? Ja oczywiście nie mam tych popularnych w Polsce mediów społecznościowych, więc mi jest ciężej, bo nie korzystam z tego, żeby się z popularnych tych wszystkich... A WhatsApp? WhatsApp też nie korzystam z WhatsAppa, ani właśnie z tego Facebooka i dlatego może te kontakty z byłymi moimi znajomymi czy ze znajomymi są trudniejsze, są bardziej ograniczone. Natomiast ci, którzy utrzymują ze mną kontakt wciąż, no to są stali przyjaciele, mieszkają albo w Gliwicach, albo tutaj jeszcze w Zabrzu, albo też się przeprowadzili, tak jak ja, do Krakowa, tak? No bo ja
Wyjechałem jednak na studia do Krakowa, już tam później się z tym miastem związałem i całą moją karierę zawodową związałem z Krakowem. Słuchaj, tak na zakończenie, co byś tak, chciałbyś tak coś powiedzieć dawnym kolegom, zabrzanom, nauczycielom, znajomym? Nie no, na pewno wszystkim nauczycielom chciałem podziękować, bo myślę tutaj o nauczycielach zarówno ze szkoły podstawowej nr 14 imienia Adama Mickiewicza, jak i z drugiego liceum. Tutaj przede wszystkim, tak jak mówię, chciałem podziękować za to, że potrafili ukierunkować mnie na jakieś takie odważne wybory, bo to w zasadzie jest ich zasługa, tak? Kształtowanie osobowości mojej. No oczywiście dom plus szkoła, ale tutaj szkoła jak najbardziej. No drugie liceum wtedy było bardzo dobrą szkołą. Ja pamiętam, to byli najlepsi profesorowie z wielkim dorobkiem. W jakich latach tam? W 1997 roku skończyłem drugie LO. To było jeszcze wtedy, no to był system 8 plus 4, czyli tak jak chyba teraz wróciliście do tego systemu, że szkoła podstawowa 8-letnia plus 4-letnie liceum, matura, no i potem studia. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, no i pozdrawiam wszystkich Zabrzan, przyjaciół. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać w państwie środka, w Chinach, w Pekinie albo w innym pięknym chińskim mieście. My też, Andrzejku, dziękujemy Ci, żeś znot trochę czasu do nos, do widzów TV Zabrze. No i czego Ci życzyć? Zdrowia, no i dalszych sukcesów. Ja też bardzo dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Zabrze. No i trochę nas martwi, że... No, z jednej strony martwi, z drugiej strony cieszy, że Zabrzanin nie jest w Zabrzu na stałe, ale reprezentuje Zabrze. Reprezentuje Zabrze, reprezentuje śląską kulturę regionalną niewątpliwie. No bo to jest niezwykle istotne, bo tożsamość człowieka i o tym trzeba pamiętać zawsze, człowiek musi wracać do swoich korzeni i wiedzieć, kim jest, bo to, mówiąc prawdę o samym sobie, tak naprawdę staje się autentycznym nauczycielem i wykładowcą. Jeżeli cokolwiek ukrywa, no to niestety jest tylko powierzchowne, fałszywe, niepogłębione. Także jak najbardziej tutaj studenci moi znają te śląskie moje korzenie i tradycje. Także bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem się z Wami spotkać i porozmawiać o Chinach. No trochę o mnie, no ale to wynikało może z takiego właśnie przybliżenia mojej osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaijian. 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 Zaijian.